Jesteśmy na kongresie 590 w Rzeszowie. Naszym gościem jest Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry pani i dzień dobry państwu. Jesteśmy na Podkarpaciu. PKP Cargo planuje inwestycje, żeby tutaj produkować wagony towarowe w Gniewczynie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest ten projekt? Budowa fabryki w Gniewczynie, którą komunikowaliśmy rynkowi, jest efektem realizacji naszej strategii i myślę też przede wszystkim dobrego klimatu inwestycyjnego dzisiaj tworzonego przez rząd, przez władze lokalne tu na Podkarpaciu i jakby wpływające na naszą też nasze decyzje. To wynikało z dwóch aspektów, tak, planowana budowa wagonów to jest element efektywnościowy i rentownościowy oraz regulacyjny. My dysponujemy przestarzałym taborem, który ma ponad 30 lat. Nowy tabor jest bardziej efektywny, można więcej ładunków wozić, jest lżejszy, może więcej wagonów też być w pociągu. Same korzyści z tego tytułu wynikające, więc te zasoby traciliśmy, bo nie było takiego klimatu do tej pory, jeżeli chodzi o i spółkę i też politykę makroekonomiczną, politykę państwa. Dziś, jak wspomniałem, polityka rządu jest wspaniała do realizowania takich działań. I poprawa tej efektywności jest naszym takim podstawowym elementem, który chcemy realizować. Regulacyjnie mamy, zgodnie z unijnym prawem, mamy obowiązek do 2036 roku wymienić cały tabor na tabor cichy. Stąd też wiele miesięcy trwały rozmowy, negocjacje i wspólnie do tego projektu zaprosiliśmy i wspólnie będziemy go realizować w spółce celowej z Agencją Rozwoju Przemysłu i z wagony Świdnice należące do koncernu Greenbrier notowanej na giełdzie amerykańskiej. Chcemy, aby ten projekt był projektem typowo ekonomicznym, typowo biznesowym, czyli strategia win-win. Każdy na tym projekcie ma swój udział i ma mieć też z tego tytułu korzyści. My wnosimy jakąś stabilną możliwość, bazę taborową do tego projektu. Agencja Rozwoju Przemysłu finansowanie, a Greenbrier know-how i też sieć dystrybucji na całym świecie tak naprawdę. Bo ten projekt, ta fabryka ma w zadaniu to, że poza naszymi potrzebami, które chcemy realizować i poprawiać efektywność, to zakładamy, że mniej więcej połowa produkcji ma być kierowana na rynki europejskie i światowe, czyli firmą globalną i konkurencyjną, która ma przynieść zyski jego udziałowcom. Dzisiaj z dużą dozą pewności można powiedzieć, że to będzie Gniewczyna koło Przeworska, ponieważ jesteśmy już po też podpisaniu listu intencyjnego i najprawdopodobniej już w listopadzie otrzymamy możliwość wejścia fizycznego na zakład i rozpoczęcia do dostosowywania do produkcji, którą chcielibyśmy w przeciągu 12-18 miesięcy rozpocząć, a pewnie te prace i ludzie, którzy by mogli realizować ten projekt, dostosowywać pewnie już na początku roku chcielibyśmy zatrudniać. Także to dla nas jest bardzo ważne, bo widzimy w tym niszę, ponieważ dzisiaj potrzeby na wagony w całym świecie jest duże, czyli poza spełnieniem czy zaspokojeniem naszych potrzeb, które pozwolą lepiej i więcej zarabiać, to również chcemy, sprzedając te wagony, zarabiać. Czyli wchodzimy w pewną niszę europejską, światową, żeby też zdyskontować ten efekt zapotrzebowania na wagony. A proszę powiedzieć, mówił pan, że PKP Cargo ma dosyć słaby tabor, ale to też jest dosyć trudny moment. Czy to jest dobry w ogóle moment na inwestowanie w tabor? Czy to jest konieczność? Czy... Tak jak przed chwilą charakteryzowałem, wymiana taboru przynosi sam tylko plus, bo jest lżejszy, więcej można przewozić i mniej potrzeba jego utrzymywać. Czyli koszt na tonę przewozu jest o wiele mniejszy. I to jest element bardzo ważny, którym przede wszystkim się kierujemy. Dzisiaj, jak już wspomniałem, polityka państwa, polityka rządów jest bardzo dobra. Klimat rozwoju, klimat inwestycji,
rozwoju polskiej gospodarki sprzyja temu, żeby dokonywać tych inwestycji poprawiających rentowność i zwiększających naszą konkurencyjność. Bo też, proszę zauważyć, wchodzimy w pewną niszę rynkową, europejską, światową, gdzie połowa w założeniach produkcji ma być kierowana na rynki europejskie i światowe. Poprzez właśnie ten układ partnerski, także to same są tylko zalety tej inwestycji i tego projektu, także pieniądze są po to, żeby je inwestować i zarabiać na nim, a rząd i polityka państwa ku temu dzisiaj sprzyja i my korzystamy z tego po prostu. A kiedy będzie mógł pan powiedzieć, że ma pan naprawdę nowoczesny tabor i teraz to naprawdę może pan przewozić właściwie wszystko i wszędzie? Tu chodzi, myślę, może nie o nowoczesny, bo go w dużej części mamy, część nowoczesnych i lokomotyw, i też zakup platform. Chodzi o to, żeby spółka była efektywna i przynosiła wartość dla właściciela. Te inwestycje, bo to są tylko inwestycje taborowe, ale mówimy szerzej o inwestycjach też akwizycje, rozwój rynku, rozwój również systemów zarządzania, inwestycje niematerialne podnoszące naszą konkurencyjność są realizowane po to, że te działania przynoszą lepszą rentowność, poprawiają naszą konkurencyjność. I to jest naszym kluczowym elementem działania i realizacją strategii, bo chcemy być wiodącym też w innowacyjności, w ofercie dla klientów, bo szukamy tej niszy w naszym rozwoju, gdzie moglibyśmy zarabiać, będąc zorientowanym na nasz core business, który jest biznes przewozowy, a chcemy rozszerzać jako biznes też partnera logistycznego. Także tutaj widzimy dużą niszę i poprawiamy też naszą ofertę, żeby taniej, bezpieczniej i szybciej przewozić, bo tego klienci potrzebują, a my chcemy więcej zarabiać i to pozwoli nam więcej zarabiać i przynosić większe zyski dla naszych właścicieli.